Ach, kolejny dzień! W 60 sekund zbierzemy apokalipsę, bierzemy Teda, niech będzie Fatmana i lecimy z tym koksem! No i zaczęło się! Dobra, tu mamy małe gówniaka. Woda. Dobra, chodź kobieto! Może akurat się przydasz. My weźmy to. Weźmy też, niech będzie woda. Oj, to się przyda, bo to są karty do gry, a wszyscy wiedzą, że to jest mega potrzebne. Myk wrzucone. Dobra. Kurwa, no dobra, wezmę cię, ale od biedy. Niechaj tak będzie. Dobra, chyba poszło. Dobra, radio musi być, radio. Znowu woda, o, szachownica się przyda. Siekiera tam była jeszcze, musimy jakieś jedzenie też wziąć, bo żadnego jedzenia nie mamy, cholipka. Nie wiem, czy zdążę za siekierę wziąć. O, nie zdążę. Ach, kurde, może bym zdążył, ale źle zahaczyłem. No dobra, chodzimy do bunkra. Coś tam mamy, czegoś tam nie mamy. Wiecie jak jest, mogło być lepiej, mogło być gorzej. Staramy się zrobić jakieś inne zakończenie, może ratunek przez wojsko, a może ta osada, ratunek przez osadę, tylko tutaj zawsze jest dochodzi ta sprawa, że potrzebujemy specyficznych rzeczy, żeby dana jakby klan nas uratował. Mamy dużo wody, mamy dużo zupy, więc pod tym względem jest ogólnie kozak. Znaleźliśmy dodatkową mapę i poza tym nic takiego i owego. Na początku nikt nie będzie głodny, jak nie będziemy tego sprawdzać, lecimy next day. Dobra, bla bla bla. Pierwszego dnia też nic nie ten. Oczywiście idziemy na wyprawkę. Pójdzie nasza ulubienica, oczywiście, bo jakby inaczej. Czyli Mary Jane, ona się zna na wyprawach. Dobra, kolejny dzień mija. Pragnienie, damy jej, bo idzie na wyprawę. Mary Jane, idziesz, weź ze sobą. Nie mamy niczego ciekawego. To niczego nie bierz, Mary Jane, idziesz na wyprawkę. Nie no, kiedyś może zagramy Undertale'a, spokojnie. Wiele gier może kiedyś zagramy, ale wiecie, wszystko po kolei. Odwodnienie, dobra, dajmy wszystkim wodę. O, tańczący karaluch to jest wątek z tymi tańczącymi karaluchami, ale i tak nie mamy, chyba to jest to. Ale i tak nic nie możemy zrobić, więc tutaj raczej sytuacja, nie ma co naciskać. Jesteśmy zgubieni, czyli mamy inwazję karaluchów aktualnie. Nie wiem, czy nas to jakoś szczególnie boli. Zobaczymy, co się wydarzy. Poczekajcie, muszę sobie coś nalać. Dobra, jeden harnaś w tą czy we w tą nie zrobi różnicy. Nalejmy sobie elegancko. Dobra, to teraz zobaczmy, co się dzieje. Bla bla bla. Zobaczmy, nic im nie jest. Kozacko. Przyznam, że nie jesteśmy zbyt czyści. Czyli krótko mówiąc, problem ze śmierdzeniem. Niestety skończy się to tylko tym, że no będziemy chorzy prawdopodobnie. Tak, wszyscy są chorzy, ale wystarczy, że dobrze zaczniemy się odżywiać, a wyzdrowiemy. Dokładnie. Czyli generalnie wszyscy zachorowali, ale to powiem wam, że choroby już mieliśmy. No nie raz już była sprawa z chorobą. Więc ogólnie już nieraz była ta choroba. Jeśli nie zrobisz nic w sprawie kilku karaluchów, prowadzą się do ciebie cała ich armia. Świecić tak jak one, czy chcemy? No dobra, zastrzelmy karaluchy, niech będzie. Nie za bardzo chcemy to robić, ale trudno, zastrzelimy bydlaki. Dobra, zobaczmy. Żeby wyjść z choroby, potrzeba, no niestety trzeba się dobrze odżywiać, czyli bardzo dużo zupy będzie musiało wyjść. Radio, może tym razem się uda wezwać wojsko. Dobra, zobaczmy. Okej, myk.
Dostroić nowe, wiadomo. Choroba, choroba. Choroba, dajmy im wszystkim jeść. No dobra, zeszytu tym razem nie wzięliśmy. Dobra. No dajmy im wszystko, bo chcemy, żeby z choroby się wyleczyli. Oczywiście słuchamy też radia, bo radio może spowodować, że wojsko nas przyjdzie. No i poczuli się wszyscy lepiej, nawet Mary Jane wróciła. Z wojskiem i co? Mary Jane dwie zupki, dwie wody, komiks, spray na robale. Ogólnie no fajnie wyszło. Wszyscy są na jedzeniu, ona jest trochę głodna, ale cichutko. Nie przesadzajmy, Mary Jane. Wytrzymasz trochę, jak nie zjesz czegoś raz na jakiś czas. Grupa ludzi, ubranych w zielone piżamy, doprawdy kazali się trudać wesołą kompanią, twierdzili, że zabierą bogatym... wiecie co, walić ich. Kiedyś ich wpuściliśmy, to okradli nas. Nie będziemy ryzykować, czaty. Za dużo cennych rzeczy mamy, żeby jakaś kompania wesołego dzwonka nas okradła. Co tu mamy? Zobaczmy. Cichutko, wygłodzenie? Dobra, damy ci troszkę, ale trochę przesadzasz. Albo wiesz co, wytrzymasz jeszcze jeden dzień. Cichutko, Mary Jane. Wytrzymasz. A Timmy idzie na wyprawę. Co ze sobą możesz wziąć? Mógłbyś teoretycznie wziąć ze sobą mapę, ale wiesz co, Timmy, nie ufam tobie. Na pewno ją zgubisz. No, Mary Jane wytrzyma tam jeszcze jeden dzień bez jedzenia. Nie, przez gruba jest. Znaczy, taka wień ten... Tu już widać, że lubi sobie pojeść. Cichutko. Dobra, teraz jej damy, niech stracę, ale... Ale uwierz mi, że to z litości, Mary Jane. Dryń, dryń. No, to jest dzwonek po drugiej stronie ulicy, to oczywiście Mary Jane idzie to sprawdzić. Szybka akcja. To jest ten wątek z tymi ocalałymi. Tego też nigdy nie udało nam się ukończyć, bo za każdym razem tak wychodzi. Dobra. Zmęczenie, głód, odwodnienie. Niech będzie. Trzęsienie ziemi. Ratujemy oczywiście radio, bo radio przyda nam się do zakończenia z tego cyklu wojskowego. Też szkoda, kurde, bo niestety dużo rzeczy tu by się uszkodziło nam. Gdybyśmy mieli więcej rzeczy, ale nie mieliśmy, więc gitara się ma. Dobra, trochę zmęczona jest. Dziś w nocy Ted postawił na nogi cały bunkier, wrzeszcząc w niebo głosy. Coś o mackowatych, radioaktywnych mutantach. Okazało się, że to tylko zaspana Mary Jane niechcący nadepnęła mu na twarz. Oburzony Ted żąda natychmiastowej pomocy medycznej. Ech, przeżyjesz. Nadepnie od nadepnięcia na twarz się nie umiera. Ale wszyscy wiedzą, że można zaznaczać na mapie, gdzie mają iść, tylko że trzeba im dać wtedy chyba mapę. Tak mi się wydaje. Poza tym Timmy jest upośledzony, nic by mu to nie dało. No, poza tym prawda jest taka, że nawet nie wiecie, czy to faktycznie tak działa. No, to tylko taki bajer jest. No, pewnie to nawet nie działa z zaznaczeniem mapy, to jest tylko taki śmieszek. A wszyscy to łyknęliście, taka jest pewnie prawda. Ted i Mary Jane pokłócili się jeszcze bardziej, obowie popadli w paranoję. Ted narzeka, że córka go prześladuje, a Mary Jane twierdzi, że to twarz ojca uderzyła w jej stopę. Wygląda na to, że żadne z nich nie będzie dziś spało spokojnie. Dobra tam, poradzicie sobie. Widzę, że oni są wyspani, pragnienie, wygłodzenie. Dobra, masz tu trochę jedzenia. Ta nuda, ta cisza, mamy tego dość. Szkoda, że nie wzięliśmy ze sobą telewizora. Ale dlaczego nie wykorzystać naszych zapasów, żeby otworzyć magię srebrnego ekranu? Niestety nic nie mamy. Więc dzisiaj się unudzicie. Nie no, potwierdzone info mi się wydaje, że fake i tyle z tym zaznaczonym na mapie. Ale tak mi się wydaje. Dobra, Ted i Mary Jane wyraźnie posmutnieli. Zawód widoczny na ich twarzach będzie nas prześladował jeszcze długo. Mamy jednak ważniejsze rzeczy do roboty niż zabawa w teatr, czy tam film. No wiadomo, tak jak przetrwanie, odwodnienie. Mary Jane. Nie jesteśmy sami, razem z nami jest wielki, kudłaty królik bestia, który chowa się w jednej z ruch. O, dziękuję ci, Mary Steve, za 5 zł. Dokładnie, Mary Jane, cichutko, dzięki za 5 zł, Mary Steve.
Dobra, królik bydlak. On nam ukradnie chyba zapasy. Czy ja chcę tracić broń na niego? Kurwa, nie wiem, bo jak teraz, bo boję się, że możemy wytracić broń i on się, broń się popsuje. No dobra, trochę jolo. Nie wiem, czy to jest dobry powód. Ale zazwyczaj chyba właśnie broń się psuła. Chociaż nie, chyba jest sprawna, więc chyba się udało wyjątkowo. Dokładnie. O, jeszcze coś znaleźliśmy, więc wyszło na plus wyjątkowo. Głód, odwodnienie. Odwodnienie i po prostu głód. Wrócił ten, dobra, dostaniesz się jedzenie, bo idziesz na wyprawkę zaraz. Dobra, Timmy wrócił. W ogóle co Timmy tam zyskałeś? A właśnie, to i to. No słabo Timmy, strasznie słabo, widać, że amatorka. Kino bardziej przypomniało kostiumy. Dobra, dajmy im to, bo mamy dużo. Niech mają. Jeszcze jedno użycie, mówicie? Karabinu mamy? No dobra. Dobra, no nic, daliśmy im. Nie wiem, czy to coś nam da, ale niech mają. Mary Jane nadal głodna. O Boże, jaka ona wybredna. Tylko o jedzeniu myśli. Dobra, Mary Jane, przejdziesz się na spacer. To ci się polepszy humor. Dobra, żeby nie było na mapie, jest zaznaczone miejsce. No niech idzie. Tylko jakbyśmy nie wysłali ją kolejny raz, albo kogoś innego, kogokolwiek innego, to obstawiam, że nie będzie w tym samym miejscu. Właśnie chcę to sprawdzić, czy to faktycznie tak działa. Głód, wygłodnienie. O bogowie, a temu co się stało? Odwodnienie, jeszcze choroba jakaś. Bożeż ty, jakie tutaj mają problemy. Płucować buty i wiesić flagę. Kolejny komunikat radiowy od wojska. No i jak zwykle nie mamy rad czegoś, co mogłoby nam pomóc wydostać się, jakby przedostać się przez wojsko, czyli latarki. Znowu nie mam takiej potrzebnej, jakby nie patrzeć rzeczy. No niestety, latarki nie mamy, co stanowi oczywiście gigantyczny problem. Może uda się ją gdzieś znaleźć. Dobra, Timmy, dostaniesz trochę więcej. Głód, pragnienie, wygłodzenie. No niech będzie. Zadrapał sobie dłoń na drucie czy jakimś innym kawałku zardzewiałego metalu. Jego rana nie wygląda zbyt dobrze, powinniśmy coś z tym zrobić. Oj tam, nic Timiemu nie będzie, nie przesadzajmy. Najlepszym lekarstwem na wszelkie dolegliwości jest zaciśnięcie zębów i zignorowanie objawów. Tak mawiała nasza babcia. Bardzo szkoda, że nie ma już jej już z nami od czasu, gdy podeszłym w wieku 25 lat srogo pogryzła ją żaba. No cóż, zdarza się. Głód, choroba. Dobra, masz tu jedzenie. Narzekają. Dobra, niech mają, zjedzą dzisiaj trochę więcej. Dobra, pogawędzimy z nim? Nie sądzę, nie ma czasu z gadanie z Timim, bez przesady. O, Timmy zaczął ten, szaleństwo. Nie ma to jak ignorować problemy, z którym potem wynika jeszcze więcej kłopotów. Timmy jest jeszcze bardziej podenerwowany niż był wcześniej. Boże, Timmy, streamy. Strudzenie, szaleństwo, choroba, zmęczenie. To nic ci chyba już nie pomoże w takim razie. No nie pozostało ci nic innego, jak tylko wysłanie go na wyprawkę. Taka prawda. No trudno, Timmy. Pójdziesz najwyżej na wyprawę i tyle. Młoda odziana na biało dziewczyna odwiedziła dziś nasz schron, by opowiedzieć o jej bracie bliźniaku, który z jakiegoś powodu wyzwał przywódcę lokalnych bandytów na pojedynek, a teraz zaginął o nim słuch. Mogłaby pomóc misji ratunkowej. Ty to jesteś zmęczony. Dobra, Dolores, idź im pomóż. Myk, myk. O, będziesz robił wszystkie zakończenia? Kacper, 10 zł. A może? Może zrobię. Wszystkie zakończenia. No właśnie tak myślałem, że jak ma umrzeć, to umrze na wyprawie. Zakończyła się sukcesem. Dobra, udało nam się misję wykonać. Nam jedną wodę nawet zarobiliśmy, więc jest kozacko. Szaleństwo, pragnienie. No, żeby on o, i wróciła Mary Jane, która przyniosła tylko jedną wodę. Nie, no nie wierzę.
Mary, Mary, Mary Jane. Jedną wodę. Trochę słabo, jak na słynną podróżniczkę, jak mam być szczery. Dobra, Timmy. Lecisz na następną, dostajesz teraz jeszcze jedzenie i lecisz na wyprawkę. Nie wiem, czy będziemy mogli go wysłać, ale w sumie nie obchodzi mnie na sto. Cały worek zamiast za jedną puszkę zupy. I to jest kot. Wyjątkowo nie mamy za bardzo dużo zupy, to tym razem kota sobie odpuścimy ten wątek. Chciałbym ten wątek z psem w końcu zrobić, ale kurde, cały czas nam póki co nam się jeszcze nie udało zrobić wątka z psem. Kota w worku, cokolwiek było w tej torbie, na pewno poradzimy sobie bez tych klamotów. Tylko kurde, żeby zrobić wątek z psem, musi mieć latarkę. Timmy, ty idziesz na wyprawę, wiesz o tym? No to dobra. Timmy już o tym wie, że idzie. Dostaniesz ostatnie jedzenie na podróż. A co tam? Chociaż po co ci jedzenie? Wygłodzenie, Mary Jane narzeka jak zwykle. Pragnienie, strudzenie, dobra, będzie gitara, siema. Idziesz na to, idziesz na tą wyprawkę. Nic ci nie dajemy, bo w sumie zdaniem twoje umiejętności, Timmy, to nie wrócisz. Idź na wyprawkę, bo i tak widać, że średnio się czujesz. No jak przestanę karmić Mary, no to co, ucieknie? No przecież, co wy nie ogarniacie, czaty? Już uciekła nam wiele razy. Odwodnienie, zmęczenie, niech ma. Chociaż tylko odwodnienie dajmy jej. Odwodnienie i odwodnienie. I wszyscy dostaną wodę. Mary Jane próbowała wymknąć się ze schronu pod zasłoną nocy. Dolores jest wściekła, tym bardziej, że chodziło o randkę z jakimś młodocianym bandytą. Mary Jane chciałaby chociaż napisać liście, w którym przeprosi chłopaka za niestawienie się na spotkanie. Czy powinna to zrobić? Oczywiście, że tak. Niech sobie tam romansuje z jakimś bandytą, może jakiś fajny gościu jest. A Mary Jane jest taka trochę łobuziara. Na środku jest szkoła? Przecież środek jest ogólny. Tutaj jest szkoła? No dobra, to dałem na szkołę. Zobaczymy, czy faktycznie. Wiele galonów łez później Dolores dała się przekonać. Mary Jane wybiegła, by dostarczyć chłopakowi liścik pełen serduszek wymalonych zupą, ale wróciła zniesmaczona. Wygląda na to, że gdy chłopak na nią czekał, zeżarł go jakiś zmutowany szop. Mary Jane mówi, że może tak lepiej. Słaby jakiś był, dał się zjeść pierwszemu lepszemu szopowi. No, zdarzają się takie rzeczy. Nic nie da się zrobić, to niestety. Wygłodzenie. No, zeżarują szop, no, takie życie. O, dojść do porozumienia, dzisiejsze starcie, czy ja dziś kolej, by opróżnić bunkrowe wiadro. Dobra, Dolores, zajmij się tym. Dolores nie mogła znieść tego smrodu i wzięła sprawę i wiadro we własne ręce. Zawstydzony Ted próbował jej pomóc, ale oboje się potknęli. No i krótko mówiąc, spędziliśmy pół dnia na intensywnym sprzątaniu, a parę rzeczy było nie do odratowania. Straciliśmy szachy, niedobrze. Niedobrze. Głód, strudzenie, głód, wygłodzenie. Kończą nam się jedzenie. Mary Jane nie wydukała dziś nawet słówka. To nie jest normalne. Musimy przysiąść z nią w kącie i szczerze porozmawiać o tym, co im terapii. Dobra, tym razem porozmawiamy, bo ostatnio Timmy nam zwariował, kiedy z nim nie gadaliśmy. No, czy to pomogło? Miejmy nadzieję, że tak. Pragnienie, głód. Pragnienie, głód. Pragnienie, wygłodzenie. Mary Jane, cichutko. Poradzisz sobie jeszcze jeden dzień. Mamy ciężkie czasy, Mary Jane. Dziś przyszedł do nas wizytą niewysoki, dziwacznie wyglądający człowiek. Niestety nie mamy obydwu rzeczy, więc tutaj taktyczny skip. Przydałaby się latarka, bo chyba latarką możemy oznaczyć te miejsca, gdzie jest nasz bunkier. No właśnie, musimy zdobyć latarkę, żeby oznaczyć te miejsce dla wojska. Taki tam peszek. No i Timmy nie wrócił, kto by się spodziewał. No i tak był bezużyteczny. Głód. Co to mamy? Strudzenie. Głód. Głód. Dobra. Ted miał dziś dobry dzień, nagle zdał sobie sprawę, że to tajemnicze coś, co uwierało go w pośladkach od tygodni, to klucze do samochodu!
Wyciągnął je z tylnej kieszeni i rozmarzył się, wspominając swój ulubiony automobil. Po czym zmartwił się, że pewnie został mu się silnik. Teraz ubiera się, by wyjść i poszukać tej piekielnej machiny. A, niech poszuka, może znajdzie. Kto sobie mutuje, ten tego szop zjada. Mówisz? Ten nigdy nie pamięta, gdzie zaparkował, więc to może trochę potrwać. Miejmy nadzieję, że wkrótce wróci. Jeśli auto wciąż jest na chodzie, może moglibyśmy po prostu stąd wyjechać. No, w sumie. Kurwa, no tak se po prostu poszedł, w sumie. No dobra, no niech będzie. Co, Mary Jane? Nic ci nie jest? No to kozak. Majestrując przy radiu, natrafiliśmy na ledwo słyszalny przez straszne zakłócenie i wrzaski głos. Głos, który chyba przemawia w obcym języku. Dobra, jak zwykle Sowietów posłuchajmy, może coś ciekawego powiedzą. Dobra, nic istotnego, jak zwykle zresztą. Pragnienie głód, pragnienie głód, czyli dzisiaj nie głodujemy. Siostra i brat powrócili dziś do naszego schronu, pytając się, czy nie mamy może mapy okolicy. Dobra, oczywiście im dajemy mapę okolicy, bo mam nadzieję, że to przysłuży się do dobrego endingu. Jednego z dobrych endingów, więc dajemy im mapę. Niestety zawsze mi czegoś brakuje ostatecznie. Żeby to zakończyć, odwodnienie, wygłodzenie, dobra, odwodnienie, dobra, niech ma, kurwa, nie mamy jedzenia za dużo, to na razie tylko w ten sposób. Już minęło parę dni, od kiedy Ted wyszedł szukać samochodu, zaczynamy się o niego martwić, tym bardziej, że nad nami słychać jakieś wrzaski i łomotanie. Czy Ted wpadł w armaty? Może wyjrzelibyśmy na zewnątrz? No dobra, warto to sprawdzić. O, Ted wrócił! Łatwo! Owszem, Ted coś znalazł, ale nie było to auto. Wkręcił się na jakiegoś postapokaliptycznego grilla w czymś spalonym ogródku. Twarze niektórych imprezowiczów wydawały się nam znajome, ale wszyscy wyglądali dziwacznie. Maski przeciwgazowe, gogle, łańcuchy i wszędzie skórzane kamizelki. Co to było, bal przebieranców? Ted dał się łatwo znaleźć. Leżał sobie nieprzytomny w rowie obok bunkra, a wokół niego roznosiła się intensywna woń pomidorów i alkoholu. Czyżby nalewka pomidorowa? No, Ted na melanż poszedł, kurwa. Temu to dobrze. No dobra, dzisiaj będzie jedzenie, Mary Jane. Będzie jedzenie, bo tak wyszło, że stary wrócił z żarciem. Wkręcił się na imprezę. Wrócił z żarciem. Brak spokoju. Dziwnych odgłosów. Dobra, nie mamy jak to zbadać i tak, więc chyba będziemy musieli to zignorować. No dobra. Zignorowaliśmy to. Głód. Wygłodzenie. Głód. Dobra, Pamery, Mary, Mary Jane. Idziesz na wyprawę, a ze sobą bierzesz absolutnie nic. A co tam? No, dobra. Zobaczymy, czy pójdzie do szkoły, bo zaznaczyłem środkową część mapy. Leć, Mary Jane, leć, Mary Jane. No i co? Zobaczmy dalej. Mary Jane wyprawiła się na zewnątrz, niech wraca szybko. Gdy Ted jest głodny, burczy mu w brzuchu. Właśnie tak jak teraz. No wiadomo, że tak. Strudzenie, głód, zmęczenie, pragnienie. Ale stan taki dosyć stabilny. Życie w bunkrze to nie bajka. W tym bardziej w parę osób. Prywatność to dziś archaiczna, zapomniana utopia. Każda próba intymnej rozmowy skazana jest na towarzystwo sibskiej publiczności. Czas na odrobinę oddechu. Dolores i Ted chcą się wyrwać we dwoje. Może na piknik w lokalnym parku? A kurwa. Na piknik? Why not? Ciekawe jak było, pewnie super. Nie ma to jak romantyczna schadzka w odrobinę radioaktywnym postapokaliptycznym parku. Oczywiście nie obyło się ona bez śmiechu i szeptania czułych słówek przy uczcie w postaci całej puszki pomidorowej zupy. Tak, to przynajmniej zapamiętał Ted. Dolores nie podzieliła się wrażeniami, ale oboje wyglądają na zadowolonych, więc chyba bawili się bombowo. Na pewno. Bombowo się bawili, ale głodni nadal są. Co nie? No dobra. Co tu ciekawego mamy? Woda. Woda za cenne rzeczy? Oj nie, nie tym razem.
Nie, nie będziemy się targować za takie gówno. Nie będziemy. Takie mam zasady. Odmówiliśmy, no dokładnie. Okej, okay, nic istotnego chyba. Poczekaj, zobaczmy, głód. Zmęczenie, głód, nic istotnego. Z nudów zaczęliśmy po kolei wyliczać rzeczy, których nienawidzimy. A, jakiś safe jest, dobra, Dolores, weź sprawdź ten safe gdzieś tam. O, zachorowała, biedaczysko. Otworzyć safe, rozległ się donośny huk, a zrujnowana sypialnia Neda wypełniła się gęstym gazem, śmierdzącym zepsutymi jajami. Ten łajdak założył pułapki! Nie powstrzymało nas to jednak przed zrabowaniem skarbów naszego wstrętnego sąsiada. No dobra, nasza... no jest po prostu chora. No trudno, będzie musiała zostać trochę nakarmiona. No i tyle, no. Wiesz co, Ted, wytrzymasz jeden dzień bez jedzenia, bo sprawa jest poważna. Kolejną transmisję od wojska. No jak zwykle nie mamy latarki, czyli wojsku nas nie uratuje, dopóki nie znajdziemy latarki. I kto wraca? Mary Jane wróciła! Mary Jane. Zobaczmy, trzy wody, dwie puszki. Walizkę i o bogowie, Mary Jane. Ale powrót. Po epicki powrót z synowej marnotrawnej. No dobra, niech tak będzie. Pragnienie, głód. Dajmy jej to, co chce. Wygłodzenie, pragnienie. Głód, zmęczenie. Mary Jane. Ale czy ty zasłużyłaś na to? Przyniosłaś dużo rzeczy, ale spokojnie, jeden dzień wytrzymasz bez larytasów. Jest strasznie... W sumie nie jest, w sumie oprócz tego, że jest chora. Ten jest zmęczony. Dobra, nikogo dzisiaj bym nie wysyłał akurat, posłuchajmy radia za to sobie. Mary Jane, spokojnie, dzisiaj nie zasłużyłaś jeszcze. A ona jeszcze chora jest? O Boże, Boże. Mary Jane. Dobra, masz to. Choroba. Dajmy jej głód. Strudzenie. Ted w sumie tylko jest głodny. Dobra, Ted, powiem ci tak. Dostaniesz dzisiaj żarcie i pójdziesz na wyprawę. Wydawałoby się, że postapokaliptyczny świat to świat ciszy i spokoju, no bo brakuje większości ludzi. Mimo to ktoś dobija się do naszych drzwi. Hydroprocesora na wymianę. To chyba... Czy to było jakieś istotne? Nie pamiętam, co było z tym hydroprocesorem, ale dajmy mu to. W sensie nie wiem, nie pamiętam, czy to było jakieś alternatywne zakończenie. Chyba nie. O, dał nam maskę, kozak. No, to w sumie fajna wymiana wyszła. Błot. Choroba, jeśli niech je. Choroba, niech je. Dobra, Ted, idziesz na wyprawę. Bierz ze sobą. Weź, niech weźmie tylko walizkę, bo maska może się jeszcze przydać. Może akurat się przyda. Ted wyruszył na powierzchnię. No i super. No i Teda nie ma. Zobaczymy, czy przeżyje. Liczę na to, że przeżyje. Pragnienie. Ona już jest zdrowa. Ta jest jeszcze chora. Chora, oczywiście. Niech zje sobie zupki. Odwiedził nasz kisz do mikrostra worem. Dobra, to jest koteł. To jest wersja z kotełem, to na razie odpuszczamy. Dziadkowie zawsze nam powtarzali, by nie kupować kota w worku. Dokładnie. Odwodnienie. Zmęczenie, choroba, głód i pragnienie. Dobra, dajmy jej to. Posłuchajmy radia oczywiście. Nadal nie mamy latarki, więc cały czas wątek z wojskiem się nie rusza. Nie masz serca dla Mary? No bo jest, no bo jest taka. No bo gra na tym swoim puzonie. Zawsze jak się pakuje, no i drażni wszystkich. Strudzenie, choroba. Masz jedzenie, może wyzdrowiesz. Dobre wiadomości od naszych znajomych. Ich obóz już stoi, a grupa czeka, by się wprowadzić. Społeczność ma jednak parę utrapień, w tym dzieci. Dobra, dajmy im karty, bo karty generalnie mam wrażenie, są mniej przydatne niż harmonijka, bo harmonijką można bandytów sobie odgromić. Dokładnie, więc dajemy im harmonijkę. Choroba.
Kurde, Mary Jane, zjadasz nam wszystkie zapasy. Podczas wczorajszej gry w kalambury na jaw wyszedł straszliwy sekret. Mary Jane nie wie, jak się pisze konst... To jest edukacja domowa. Dobra, niech się nauczy. Niech się nauczy. Pragnienie, zmęczenie, pragnienie. Dobra, ona musi wyzdrowieć, bo ona jest cały czas chora. Dobra, no to kolejny dzień mija. Siema, Bladi. Elo. Dobra, zobaczmy. W całej siły staramy się zachować spokój. Ta sytuacja jest bardzo niecodzienna i być może nigdy nie uda nam się przyzwyczaić do życia w bunkrze. Może tak, whatever. Odwodnienie, proszę, woda. Choroba, cały czas choroba. Masz jedzenie, Mary Jane, zjadasz wszystkie zapasy. Najedliśmy się dziś strachu, gdy nasza mapa nagle ześlizgnęła się ze ściany zupełnie bez powodu. Może nasz schron jest nawiedzony? Okazało się, że za mapą jest ukryty był safe. Nie przypominamy sobie, byśmy go instalowali, ale możemy spróbować go otworzyć. W końcu mamy czas. Mamy czas, próbujemy. No i nas rzucił nasz przyjaciel. Jeśli była to sprawka jakiegoś ducha, to chyba jest nam przychylny. W środku sejwu znaleźliśmy trochę przydatnych rzeczy, więc odwdzięczę się tej zjawie, nie przeprowadzimy żadnego egzorcyzmu. Okej, okay. Plus, o i Ted powrócił, ma walizkę, ma wodę. No dobra. No dobra, Mary Jane jest już zdrowa. Głód, ten jest trochę zmęczony. Mary Jane. Chociaż kurde, chyba tą wyślemy, bo ona trochę zmęczona jest. Nie, nadal nie mamy latarki, niestety ta latarka jest mega niefortowna. Niefartowna. Dolores się czy ten pragnienie, wygłodzenie. Dajmy mu jedzenie. Pragnienie. Przetrwasz, Mary Jane. Dobra, idziemy, idziesz sobie. Weź ze sobą walizerę. I nie wracaj, Dolores, póki nie będziesz miała jakiegoś towaru. Nie zmieniłeś punktu na mapie. Ach, to prawda. A wszyscy byli w szkole? W końcu nie sprawdziłem tego, bo się za szybko pospieszyłem. Masz rację. No trudno, to w takim razie wróci z tym samym, albo z niczym. Mary Jane, odwodnienie. Masz tu wodę. Masz tu wodę. Czasami nachodzić na ochotę, by na czymś pograć, by tworzyć muzykę, dzielić się z nią całym światem. To co, pogramy? A, to jest wątek ze zmontowanymi zwierzątkami. To możemy pograć w sumie, mamy harmonijkę w razie czego. Uszanowanko, Wajnero, elo, elo. Dokładnie. Zmęczenie, głód. Zmęczenie po prostu. Kolejny dzień mija, już całkiem dobrze jest. 54 dzień. O bogowie, jak idzie. Jak błyskawica. Zmęczenie, głód. Strudzenie po prostu. Dobra, zagrajmy im. Zagrajmy im, bo pamiętamy, że to powodowało, że karaluchy generalnie mega się jarały i przynosiły nam jakiś towar. A przyniesienie nam jakiegoś towaru to kozak akcja. Właśnie mamy wodę, ten. Co nam się dzieje? Wygłodzenie, pragnienie. Dobra, powiem ci tak, pragnienie. Jeszcze jeden dzień przetrwasz. Co to za dźwięk? Galopujący koń? Pospieszyliśmy do drzwi i użyliśmy dwóch mężczyzn w średniowiecznych strojach. Źródłem dźwięku okazało się być dwa kamienie, które jeden z nich uderzał o siebie. Nie zamiast powiedzieć, że szukają jakiegoś antycznego kielicha, ale zgubili się nieco i byliby wdzięczni, gdybyśmy pozwolili im zerknąć na mapę. No dobra, mapę tak się składa, że mamy. Mam nadzieję, że ją nie popsują zerknięciem. Taką mam nadzieję. Dobra, zobaczmy. No i dostaliśmy siekierę. Oho, wprawdzie to szaleńcy, ale chyba nie groźni, więc udostępniliśmy im naszą mapę na kilka minut. Goście okazali się być bardzo hojni i podawali nam broń. No i kozak, mamy siekierę. Siekiera może się przydać. Niestety nasza Dolores, kochana, nie wróciła.
No i widzicie, nie wróciła Dolores. Była zdrowa, było wszystko, nie wróciła. Wygłodzenie, odwodnienie, niech będzie. Odwodnienie. Poczekaj, jak ty się czujesz. Odwodnienie, dobra, dajmy jej wszystko. Dobra, Mary Jane, idziesz na ostatnią wyprawę. Ze snu wyrwało nas łomotanie do drzwi. Walą i walą, jakby jutro miało nie nadejść. Szczerze mówiąc, może to być prawda? Czy powinniśmy otworzyć? Ach, dobra, otwórzmy od biedy. Zobaczmy, co się tam dzieje. Oho! Co jest grane? Byliśmy dziś wzruszeni, gdy nasi przyjaciele powrócili dziś do schronu, by oficjalnie zaprosić nas do swojego obozu. Rodzeństwo powiedziało, że są niezmiernie wdzięczni za nasze wsparcie i pomoc w czasie tego skomplikowanego projektu. I że gdyby nie my, obóz prawdopodobnie nigdy by nie stanął. Dają nam słowo, że urządzili już dla nas osobny domek z odrobiną mebli i własnych zapasów. Wszyscy czekają, by nas poznać. Nie możemy się doczekać. Może ten świat nie jest taki okropny, jak mogą się wydawać? Żegnamy się więc z naszym ciasnym schronem, który tak długo służył nam jako dom, ale życie płynie i świat się zmienia, a nasza przyszłość maluje się w jasnych barwach. Koniec. No i przeżyliśmy. Jak to się mówi, łatwo. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Koniec.